Siemanko wszystkim, z tej strony Camper, a to jest kolejny odcinek, bodajże czwarty, z Papers, Please. Dlaczego odcinek jest później? Dlatego, iż bardzo długo naprawdę starałem się zrobić ustawienia audio, ponieważ poprzednie mi się coś zrąbało i były tylko takie tymczasowe. Jeżeli coś jest jeszcze nie tak, dajcie mi znać, ale naprawdę siedziałem nad tym długo, bo praktycznie od północy do piątej i jeszcze przy okazji sobie oglądałem live'a fajnego youtubera, którego ostatnio poznałem. Ale to już przy okazji. Jeżeli to ogląda, może tak być, to pozdrawiam. O, wiedzą, o co chodzi. Dobra, kogo my tutaj mamy? Prawda Rostocki, 3 grudnia. Kradzież w MPL, skromny łup złodziei. Oczywiście pieczątki. Zaczynają się pieczątki. I od tego dnia dalej nie grałem. Na tym dniu chyba kończyłem, bo mnie te pieczątki rage'owały. Dalej chyba nie grałem, szczerze. Tak szczerze powiem. I co mam tutaj? Antegia szpieguje swoich, informator ucieka z kraju. Prawdopodobnie będzie przechodzić oczywiście przez naszą granicę. Trzeba będzie go zatrzymać. Rozrywka, tym razem nie ma polityki, nawet nie ma sportu. Gdzie jest mój sport z Rostocki? Jestem bardzo ciekawy, co się dzieje w sporcie. Dobra, mamy 3 grudnia. Idziemy do roboty. Inspektorze w Omanie do biura MPL mogło doprowadzić do wycieku wzorów oficjalnych pieczęci. Nie stwierdzono niczego ważnego, jednak nasz wywiad sugeruje, że fałszerze mogli już zacząć podrabiać państwowe dokumenty. Pewnijcie się dwa razy, że przedstawione dokumenty opatrzono poprawną pieczęcią. Połącznie niewłaściwą pieczęć zrobił brak z odpowiednim wpisem w rozdziale księgi zasad dotyczących dokumentów. Niech żyje Rostocka. Okej. Okay. Z Zykiem oczywiście nie współpracujemy, bo tak pisaliście w komentarzach. Dokładnie jedna osoba tak napisała, za co dziękuję. Osoba jest ze mną ogólnie od początku tej serii, bardzo jej się to spodobało, więc fajnie, że kogoś zachęciłem. Dobra, odwiedzam moich krewnych, długość pobytu, zostanę tu 2 miesiące. Oczywiście pieczątka prawdopodobnie, nie? Zawsze z pierwszym coś jest nie tak, albo wszystko git. Zgoda na wjazd, zobaczmy tę pieczątkę, zerknijmy sobie na nią. No, serio? Co jest źle? A, ten jest z drugą stronę. A, lol. Nie rozumiem was. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Co się dzieje? Padłeś. Next! No jeźdź, znowu on. Dzisiaj jest mój dzień. Pójdź na te świetne papiery. Nie było łatwo. Ani tanio, haha. Dobra, ziomek, a nie powiedziałeś mi, czy... O, czekaj, no zaznacz mi to. Nie mogę? Ej, ja bym chciał go spytać. Nie powiedział mi nic o tym. Dobra, ale ziomek pewnie też ma pieczątkę. On zawsze ma coś takiego, że go złapie po prostu na tym. Takie idealnie to widać, nie? Wow, ma dobrą pieczątkę, czyli ten dokument jest od nas. Ej, faktycznie. Jori Kostawa. Kostawa Jori. Mogłeś się wtedy urodzić, coś mężczyzną z Kalu. Czy Skal jest w Oblistanie? Coś mi mówi, że tak. No tak, Skal jest w Oblistanie. Zdjęcie? Nie no, wyglądasz podobnie. Numery? JCD7, F bar. Tranzyt, 14 dni. Nie wiem, czy go za to nie mogę, bo on mi nic o tym nie powiedział. Ale reszta wygląda legitnie. Dobra, ten gościu tyle razy tu przychodził, że w końcu go uznam. Świetnie, ty najlepszy. Rostocka najlepsza. Masz, weź to. O, dał mi token. Okej. Okay. Dobra, co mamy następne? Jakiś pan z brodą na Ala Akbar. Cel waszej podróży, przejeżdżam przez wasz kraj, długość pobytu... Zostałem tu aż umrę? Co? 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 Ziomek, ty mi się nie podobasz. Na pewno masz złą pieczęć. Dokumenty. Zgoda na wjazd. Pieczęć jest zła, prawda? No nie. Dane przez nas, dobra. Pozostanę tu aż umrę. Ale w Oblistanie nie jest Londras. Pewnie, nie? Coś w tym stylu. Londas. Londas. Pewnie nie, kurde. Gość jest legitny chyba. A nie! Nie jesteś legitny. Są dwa różne numery. Musi być pomyłka, dokument jest ważny. Areszt. Won. To jest najlepsze, że nawet oni się mogli pomylić na tym... Na... O, przyszedł gościu od nas. Witajcie. Zatrzymanych 7. Dodatek przed nim pracą w porządku. To za mało.
No właśnie, to za mało. Miało być 15, 17, 17,5. Moja żona jest chora, sosie zaraża wszystkich grypą. Tyle zostało po tym, jak kupiłem leki. Dam resztę następnym razem. No dobra, ja rozumiem. Możesz zatrzymać więcej ludzi, żeby było łatwiej. Spoko, tylko jak? Pinia może... Jakiś gościu z krzyżem na głowie. O. O tej pracy. Dwa miesiące, dobra. Dokument jest ważny. O, Tomasz! Cześć, Tomasz. Numer jest ważny. Tomasz Konarek. Konarek Tomasz. Tomasz Konarek. Czy to jest chyba legitne? Pieczątki wydają się legitne. Zezwolenie na pracę też mogą być podrobione, chyba pieczątki, nie? No właśnie, takie pieczątki w ogóle nie ma. Nie wiem, o czym mówicie? Areszt! Bastet trzyma to! Won! Nie no, jak... Jak się numery przynajmniej nie zgadzają, to jeszcze można się jakoś z tego wyrobić. Ale jak pieczątka jest zła, no to sorry, nie? Zgoda na miast. Nikt nie mówi, że tego potrzebuje. No to ja mówię, że no nie przejdziesz. Zakon nie. A, gościu był z zakonu. Pierdzieli mnie to. Dokumenty. Cel waszej podróży. Mam tutaj pracę. Oczywiście przez miesiąc, kilka tygodni, czy ja mnie to uznać za miesiąc? Tak, mnie to uznać za miesiąc. Pieczątka jest chyba legitna, tam była jedna, to jest MP. Hayden Gasol, Hayden Gasol, Gasol Hayden. Masz inne zdjęcie, typiarko. To jest legitne. Czas nie oprzeć się ze mną łaskawie. No cóż, zobaczmy to. No nie. To nie jest twój dokument. Proszę przepuścić mnie. Areszt! Jejciu, ale już aresztów poszło! Damn! Ale będzie kasy od tego typa! Jeżeli znowu zapłaci, a nie 5 mi da. Dobra, kto tu teraz przyszedł? Jakaś miła pani z dziwnymi włosami, z kolegi. No. Jurko Kitty! Będzie następny areszt, nie mogę. Jest Jurko City, a nie Jurko Kitty. Jurko Kitty. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Jejdź, ile tych aresztów już poszło? Nie liczyłem tego, ale to idzie z rzędu. No. A ten czego chce? Mogę cię zaresztować? Czemu ja jego nie mogę zaresztować? Pierwszy agent został wpuszczony, następny pojawi się za dwa dni. Nie popełnicie znów identycznego błędu. Serio ty stajesz w tej długiej kolejce zaraz za swoim agentem, żeby mi przekazać wiadomość, że on nie został wpuszczony? Gościu, dobry jesteś! Dokumentiren. Cel waszej podróży, odwiedziny. Długość pobytu? Kilka miesięcy. No, chyba się zgadza. Jak ja cię tu mogę udupić, żebyś poszła... O, jesteś z K, czy jesteś z Polski. Nisza. Mieszane z ruskim? Piotrowska, Piotrowski. Nisza, Lesrenami w Republii. Kobieta, pieczątka jest dobra. Wszystkie papiery wydają się być dobrze. No idź ty. Wróćcie jutro o 6 rano. Kurde, myślałem, że jeszcze kogoś wezmę. No i tak by nie zdążył dojść, bo by się zatrzymał. Dobra, wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Dziwny człowiek przyniósł pieniądze, on znasz pole, żeby je spalić. Zastępne nowe ulepszenie, skróty księgi zasad. Z tego co wiem, bo trochę w tej... trochę w tym... uniwersum... ojejcie, machnąłem mikrofon. Uniwersum Papers, Please wiem, że to trzeba spalić. Bo inaczej się Papers, Please do nas przyda, czy ten, arstotka się do nas przywali, nie? Wyprzenie stanowiska jak najbardziej, ogrzewanie nie, ale jedzenie tak i czynsz 25. Dobra, idź spać. Historia Arstocki, w obrazach i przede wszystkim w słowach. Rozrywka, polityka, nadal nie ma sportu! 4 grudnia 1982. Pan nas spotka tego miłego dnia. Boże święty! Co ty tu robisz? Siemka, nie strasz mnie tak. Nie mogę przejechać z autkiem o stąd, jak wtedy. Mam do was kilka pytań. Niestety swoje informacji. Wiele dochodzeń. Wchodzi w rest, nie świadczy nadzwyczajny.
M. Bonel. Uważam, że niektórzy członkowie jeszcze nie wszystkich kontroli, do którego rozmawiamy. Czy chodzicie o SDK-a? Widzieliście może coś takiego? Zyma tej grupy. Coś takiego. Tak, jasne. Trzymaj. Ziomek. Masz. Mogę mu to dać? Dobra. No, masz, ciomek. Pomagam ci. Masz jeszcze to. Interesujące. Tak, bardzo interesujące. No, trzymaj to, no. Myślę, że to będzie... A czemu mam pójść z tobą? Co się stało? Ej, co jest? Zostaliście aresztowani z powodu kontaktu z niemoćmi środowiskami? What? Nie moja wina, że oni tu przychodzili i dawali mi jakieś papiery. Ministerstwo Informacji skontroluje wasze ostatnie działania. Dostałem jeszcze jakiś achievement, że jestem jakimś miłosierny czy coś w tym stylu. Nieźle Rostowska. Ja chciałem... Co?! Dobra, czyli mi to, że jak jestem zbyt dobry, to oni mnie... Tak, dobra, super. Dobra, zróbmy to szybko, będzie ten... Dobra, ziomek, wyskocz mi teraz znowu dalej. Tym razem wiem, że tu będziesz. Po prostu ci tego nie damy. Schowaj to. No, siemka. No, fajnie. No, spoko, ziomek jest tym typem, no. No, super, wiem, no. Dokładnie. Okej. Nie, w ogóle nie widziałem. Nie, ja nie wiem, co to jest, nie. Tak, oczywiście, damy wam znać. Trzymaj, ziomek. Chciałem wam pomóc, wszyscy mi do więzienia wpierdzili. No, zauważę coś bardzo niebezpiecznego, to wpierdzielimy was do więzienia. O, to teraz tak? Fajnie. Widać przyjaciół, ale gdzie masz... Zgodę na wjazd. Przepraszam, jest tutaj. A, dobra. Odwiedzimy 2 miesiące, dobrze. Numery są dobre. Początka chyba też. Lilian Lao. Lao Lilian. Z Bedoru? Papa. Lekie. A jest, faktycznie, dobra. Niby kaptur, ale... Dobra, dane zgodne. Tutaj się wszystko zgadza. Dobra, według mnie legit. Next. Jakaś... O, to fajna pani z tym kuckiem. Chcę waszej podróży. Przyjeżdżą wizytą. Długość pobytu. Zostanę tu aż umrę. O co chodzi? Jak się można pomylić 2 miesiące? Zostanę tu aż umrę. Emily Josifowa. Josifowa Emily. To jest ważne. Kulista City chyba jest tam. Mogła się wtedy urodzić. Numery są legitne. Ten dokument jest ważny. Pieczątka jest legitna. Zdjęcie jest takie troszkę inne. Chyba tylko przez fryzurę. No właśnie. Uznano. Dobra, proszę cię bardzo. Case no trouble. Przyszedł do nas jakiś miły pan. Dobra. To 182 cm, 89 kg, daty urodzenia są dobre, anegowych mesów. Vestillot, chyba jest taki dystrykt, z tego co pamiętam. Dobra, ziomek, jesteś legit. Chodzi ten wielu ludzi, prawda? Poszukuję inżynierów. Doświadczę mi przysługę. Dajcie moją wizytówkę wszystkim napotkanym inżynierom. Wrócę za kilka dni. Płacę 5 minut do każdego inżyniera, który się ze mną skontaktuje. Mescor, zakłady budowlane. Mescor zamiarowy, prezes. Cel waszej podróży. Żona to mojej obecności. Ojej, czy dyplomata. Jak to się robiło z dyplomatami? Ja to jest uporządkuję najpierw. Czy dyplomaci mogą mieć złą pieczątkę? Skąd ty jesteś? W Federacji, tak?
Tak, ja mogę to sprawdzać, nie? Dobra, czyli faktycznie nie jesteś od nich. Sprawdźmy ciebie tak. Możesz do nas wjechać. O, na Stockę i na Federację. Sprawdźmy ciebie tak. Hit. Mężczyzna z Corista City. Mogłeś się wtedy urodzić. Dokument jest ważny. Mężczyzna. Legitne, dobra. To jest ważne bezterminowo, tak? Dobra. Powiedzcie się dobrze. Oni chyba nie potrzebują zgody na wjazd, nie? Chyba nie. No właśnie. Witam. O zdrowie pytam. Jestem w trasie, tylko kiedy przyjeżdżam. Długość pobytu. Zostałem po prostu przez kilka dni. To się zgadza. Co nam wisi na ścianie? Razem z nami dostateczność. Zrobi wrażenie. Naprawdę jest to warte tabliczki? No, widzisz, jest. Dla mnie to dużo znaczy. Klasens, Rikus, Klasens, numery są dobre. Czy Hajhan jest w imporze? Mapa regionów, impor, Hajhan. No jest, dobrze. Nie wiem co, ale coś mi z pieczątką chyba nie pasuje. Coś, nie wiem, zdjęcie mi nie pasuje jeszcze. Nie, zdjęcie jest dobrze, jest taki wychudzony bardziej. Nie wiem, sprawdzę tą pieczątkę, bo mi tu będzie trafić. Dokumenty, które mam wjazd. No nie, dobra jest. Faktycznie? No dobra, kościół jest dziwny. Mężczyzna. Wszystko dobre, no. Jaj. To mi wycierasz tą tabliczkę, to wygląda jak ostatnie barachu. A jedź od mojej tabliczki, typie! Moja tabliczka, nie oddam. Dokumenty, proszę, cel waszej podróży. Migruję do ostatki, czyli na zawsze. Dokument jest ważny. Numery są dobre. Emma Nynton. Nynton Emma. True Gloria kobieta. Nie wiem, czemu mi teraz ta pieczątka tak... Wszędzie widzę złą pieczątkę. Nie, czy ona jest dobra? Kamper, ogarnij się. Ona też jest legitna. Nie, czy za dużo osób legitnych, dlatego tak mam. Muszę kogoś zatrzymać, bo nie wytrzymam. Dobra, ty jesteś zatrzymywany. Inżynieria, kolegę. Mam tutaj pracę. 6 miesięcy. Jordan Hairinkov. Jordan Hairinkov. Hairinkov Jordan. Jeżeli słychać ćwinki morskie, to sorry. Zachodnie agresje, bo mamy wschodnie. Numery są legit. Pieczątka jest legit. Kościół jest legit, no. Trzymaj pieczęć. Co to jest? Aha. Dobra, trzymaj to. Leć sobie dalej. Dajcie mi kogoś zatrzymać, bo nie wytrzymiem zaraz. Możemy cię zatrzymać? Cel waszej podróży, migracja. Dokument jest ważny. Dokument jest ważny. Numery są legitne. Joel, hej, Kila. Hej, Kila, Joel. Mężczyzna z Bostonu w Republiki. Mógł się wtedy urodzić. Zdjęcie jest dobre. Pieczątka jest dobra. Damn. Proszę bardzo. Ja już naprawdę jestem tu cały spocony. Mogę kogoś zatrzymać. Numery są dobre. Bez Renady w Republii. A, chyba nie. Nie wiem, prawda? To jest! Za Kolechię? Ale ty nie byłeś z Kolechii. O, żeś papiery podrobił nieźle. Dzień pracy został skazany z powodu ataku terrorystycznego. Lokal kategorii C7 jest dostępny. 3:30, ogrzewanie 10. Dziwny człowiek mu przyniósł pieniądze. Odznacz pole, żeby je spalić. No, oczywiście trzeba je odpalić, nie? Oczywiście możemy się przeprowadzić. Nie dajemy wam jeść. I czynsz wzrośnie o 5, a ogrzewanie zostaje takie same. No ale skoro będzie się im lepiej żyło, może syn przestanie w końcu chorować. Kolejny zamachowiec na granicy. Przeszukania imigrantów bezskuteczne. Nowy dyrektor w MPL. Obiecano ściślejszą kontrolę na granicy. Polityka. Jest sport! Nareszcie! Wiem, czy nasi piłkarze wygrali na mistrzostwa z Kolechią. Idź do pracy. 5 grudnia 1982. Zobaczmy, co dzisiaj nas spotka. To oczywiście chowamy, ja tego nie chcę.
Inspektorze, nowy dyrektor jest niezadowolony z niedokładnej kontroli cudzoziemców. Od dzisiejszego dnia wszyscy petenci spoza kraju muszą przedstawić aktualną kartę informacyjną. Więcej dokumentów, czyli więcej roboty dla nas. Of course. Na której widnieje wzrost waga oraz cechy wyglądu zewnętrznego. Uzupełniano rozdział księgi zasad dotyczących dokumentów. Niech żyje Arestocka. No dobra. Cudzoziemcy muszą mieć kartę ident. Dobra. Moja tabliczka. Za dostateczność. Dokumenty broszę. Cel waszej podróży. Tranzyt. 14 dni. Tak. Dokument jest ważny. Mary się zgadzają. Rosę, czas rosę. Paliste włosy. 52 kg, 181 cm. Tak. Paliste włosy. Tak. Zdjęcie. Tak. Karta identyfikacyjna jest ważna. Tak. Czy tu jest wszystko dobrze? Pieczątka jest dobrze? Tak. Boston, Republia, mogła się wtedy urodzić, dokument ważny? Tak, wjeżdżasz. Zachowujcie się dobrze. Next. Witam pana z problemami zdrowotnymi. Praca. 6 miesięcy? Tak. Dokument jest ważny. Masz inne zdjęcie. Masz wyjąć to stare zdjęcie. Czy z palców. Dziękuję. 102 kilo, 182 centymetry. Dobra, i zobacz. O, coś mi się nie wydaje. Nie wiem, co powiedzieć. Ja wiem! Co się dzieje? Nie wiem. Ja tylko wcisnąłem przycisk. Okej, przyszedł nam... O, ochrona nam przyszła. Witajcie. Zatrzymanych 4. Oto wasza dola, 10 dolków. No spoko, ale należy się... No właśnie. Ostatni raz. Więcej nie mam, ale wkrótce dam resztę. No spoko. To kiedy? Może tak cały czas robić, jeżeli wyda te pieniądze do coś innego. Dokumenta. Imigracja. Imigracja z kolei? Coś na to robicie. Długie włosy? Okej, to są długie włosy. 182 cm, karta jest ważna, czyli karta identyfikacyjna jest git. Numery są spoko, pieczątka jest legitna. Cara Elinowska, Elinowska Cara, zbiórko Kitty. dokument jest nieważny, tak? Tak. Nie, to nie jest błąd w druku. Proszę stąd iść i go uaktualnić. Moherowe berety zawitały do mnie dziś. Długość pobytu kilka tygodni. No dobra. Dokument jest ważny, numery są ważne. Karina Wong. Wong Karina. Karinko! Co my tu jeszcze mamy dalej? Długie włosy. No kurde, jak ja mam to zidentyfikować, jak one są z plosy jak... 188 cm. 6 grudnia jest jutro, dobra, czyli jest legitna korysta TTS, kobieta, mogła się wtedy urodzić. Czy numery są dobre? Tak, czyli ona jest w takim razie legitna. Dobra, zapraszamy. Next. Przyszedł mi tu jakiś pan z ładnymi rysami twarzy. Ej człowieku, zgubiłem mi dowód osobisty, chyba ktoś mi był ukradł w szatni, ale wygraliśmy mecz. Nie mogę się doczekać powrotu do domu. Może tu są z latami? Może nam się przyda. KS Kozaki, Arstocka, mistrzowie pierwszej linii. Ziom, ale spoko, spoko, ale obywatele muszą być dowód osobisty. Jeszcze się spytał, że znaczy powiedział, że brakuje mu dowodu osobistego. Pierwszy on mówił o tym. To za bzdura. Dałem wam mój podwórczy, to już wszystkim trenerowi. No ja sobie go zawieszę bardzo ładnie tutaj. O, o, bardzo ładnie sobie go zawieszę. Dokumenty. Witam, witam, ja zdrowie pytam. Praca. Pozostanę tu przez miesiąc. Idźmy. 4 dokumenty do sprawdzenia. Numery są dobre. Praca przez miesiąc, dokładnie, tak? Dokument jest ważny, kobieta Les Renadi w Republii, tak, Petrowa, Ami Petrowa, pieczątka jest dobra, czyli tutaj jest git, Ami Petrowa, tak, inżynieria, czyli to jest git,
Długie włosy, kciuk 67, 180, tak, do końca jest ważny. Git, dostajesz za tego. I ja cię akceptuję. Więc trzymaj, 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 trzymaj. Próbujcie się dobrze. Witamy w warstwie. Next! Dokumenty, proszę. Zgodnie gra z tym wozem, czyli nie wiem, czy jest taki dysk, to muszę sprawdzić. Wozem, wozem, jest taki dystryk, dobra. Licznie. Kurde. 163 cm. Nie powiedziałbym. No dobra, przez włosy. 50 kilo to tak, to jest dobrze, dobrze, dobrze. Kariowna Sylwia. Kariowna Sylwia. No, chyba jesteś legit, prawda? Może to jakieś inne zdjęcie też, nie? To jest tylko może dlatego, że jest to tak rozpikselowane. To jest taka gra pikselowa troszkę. Dobra, nie żyje Jarosławska. Nie wyobraźcie sobie tych ziomków tutaj, nie? Oni cały dzień stoją. Damn, ich nogi nie bolą! To tylko odwiedziny. Zostań 60 mil. Tylko ty chcesz te same problemy. Nie wiem, że ciężko taką dostać, to jeszcze jest wreszcie tylko kilka dni. Wy ostatecznie robicie wszystko, żeby utrudnić nam życie. Po co w ogóle otwieraliście granicę? Ziom, ale ty nie masz wąsu. Ludzie się zmieniają. Coś ty ogolił wąsy w tej kolejce? O, sobie? Okej, okay. Ogolił wąsy w kolejce. 69 kg, 182 cm wzrostu. Duże wąsy i to jest ważne, okej. Okay. Kop Robert. Robert Kop. Numery są legit. Odwiedziny 2 miesiące. Odwiedziny 60. Dokładnie. Enkio, mężczyzna w imporze. 11 stycznia musi się wtedy urodzić. Dobra, jesteś gościu legitny. Proszę bardzo. Wjeżdżaj do naszego kraju. Ech. Lepiej było wydać pieniądze na półkę. Nie jest tym problemem, przecież się tym załatwi. Ziomek, jakbyś mnie chciał przekupić, to by się wylądował w areszcie. Przejeżdżam tranzytem, długość pobytu, tylko 2 dni. 14 dni tutaj jest wpisane. Tak, kilka tygodni, okej. Okay. Numery są dobre, Weber w Kolechi, mogę się wtedy urodzić. Ellen Schanowna. Schanowna Ellen. Przyczątka jest dobra. Dokument jest ważny. Dokument jest ważny, Weber Kolechia. Zobaczmy to, 17 to tak, proste włosy, też mi się wydaje, dobra, 56 kg, 160 cm wzrostu. Legit. Dobra, next. Witam, witam, Jozowi, jeju, ale fajny kaptur, zio! Cel waszej podróży, praca, długość pobytu, cały rok, dokładnie, to się zgadza. Mamy taką pieczątkę? Dokumenty, zezwolenie na pracę. No właśnie. To fałszerstwo! Ja mam pojęcie, o czym mówicie. Wyjaśnisz to w sądzie! Co to jest? Nie wiem. Won! Wróćcie jutro o 6 rano! A wy wróćcie jutro o 15 na Frostpunka. Sorry, że odcinek jest później, ale tak jak mówię, pracowałem jeszcze nad audio, bo tamte ustawienia się niestety zrąbały i były takie na jedno końca. Więc teraz trochę poszprałem w necie i znalazłem lepsze i ustosowałem pod siebie. Więc ja byłem Camper. Graliśmy dzisiaj w Papers, Please. Pamiętajcie, że jutro Frostpunk o 15, on się nie opóźni. I siemanko!